namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Sławomir Mentzen, ekonomista, przedsiębiorca, polityk. Witamy po raz kolejny. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Sławomirze, zdaje się, że sam Jarosław Kaczyński wspomniał o spowolnieniu gospodarczym. Chyba nie o kryzysie, ale o spowolnieniu. Czyżby nadchodził ten moment, w którym PiS-owi wyczerpie się limit szczęścia? Często, kiedy jestem pytany, co się teraz wydarzy i kiedy będzie ten kryzys, odpowiadam, że nie mam szklanej kuli, więc nie wiem. A nawet gdybym wiedział, to bym nie powiedział, a już na pewno nie za darmo. No i muszę podtrzymać to, dalej nie mam szklanej kuli, nie spadła mi z nieba, więc nie wiem, co przyniesie przyszłość. Możemy zaobserwować jakieś takie oznaki spowolnienia płynące do nas z zachodu. Zresztą te wskaźniki aktywności przemysłowej w Polsce też ostatnio są niepokojące, więc są jakieś argumenty za tym, że musi być nieszczególnie dobrze. Z drugiej strony naprawdę nie wiemy, jak zachowają się banki centralne, jaką będą prowadziły politykę, czy znowu ewentualnie nadchodzący kryzys będą chcieli zadrukować. Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Być może, może się tak wydarzyć, że zmiany, które obecnie obserwujemy na świecie, sprawią, że kryzysy będą znacznie rzadsze, ale za to potężniejsze. To można posłużyć się analogią, że do momentu wynalezienia bomby atomowej wojny pomiędzy silnymi, poważnymi państwami były częste, ale ich skutki były ograniczone. Potem mieliśmy pierwszą wojnę światową z wielkimi skutkami, potem drugą wojnę światową, taką jeszcze potężniejszą, że te najważniejsze państwa jeszcze bardziej wzięły się za łby i pół kontynentu potrafili rozwalić. No i potem nastał czas bomby atomowej, po której już mocarstwa bezpośrednio ze sobą nie walczą, ponieważ nie chcą, żeby kolejna wojna światowa była na maczugi. Więc nie mamy, żyjemy teraz w jakimś okresie pokoju, ale to może być w przyszłości okupione wielką wojną atomową, po której już nic nie będzie. I wtedy bilans wynalezienia bomby atomowej będzie jednak ujemny, bo może się okazać, że bez tej wojny, bomby atomowej mielibyśmy wojny częstsze, ale za to mniej drastyczne w skutkach. I podobnie może być ze współczesną gospodarką. Być może, mówię cały czas być może, spekuluję sobie, być może kryzysy teraz będą rzadsze, ale za to silniejsze. Nie wiem, co się w przyszłości stanie. Faktem jest, że PiS miał olbrzymie szczęście. Pierwsza kadencja, lata 2005-2007, która zakończyła się chwilę przed kryzysem finansowym. Doszli do władzy z powrotem w roku 2015. Mieli kilka lat bardzo, bardzo szybkiego rozwoju i może się okazać, że dojdzie do spowolnienia gospodarczego i będzie PiS-owi znacznie trudniej realizować kolejne obietnice socjalne, przy czym jestem całkowicie przekonany, że to będzie Polakom sprzedawane w ten sposób, no, że teraz rzeczywiście to PKB może trochę wolniej rośnie, ale wynika to z pogorszenia się koniunktury światowej. Ci ludzie będą na jednym wdechu mówili, że w pierwszej części ich rządów bardzo Polska szybko się rozwijała dzięki światłym rządom PiS-u, a teraz niestety się trochę gorzej rozwijamy, no dlatego, że światowa koniunktura się pogorszyła i to nie będzie rząd nie będzie oczywiście winien, tylko winni będą oni. W ostatnich latach narracja PiS-u była bardzo prosta. PiS zabrał złodziejom i dał Polakom. Tyle, że chyba coś się w tej narracji w ostatnich tygodniach popsuło. O co tam chodzi? Mogę podejrzewać tylko, do czego pan pije. Mam wrażenie, że chodzi tutaj o pana Banasia, ponieważ to jest ostatnio bardzo głośny temat. Cała sprawa zaczęła się trochę komicznie od materiałów TVN-ie, kiedy okazało się, że świeży szef Najwyższej Izby Kontroli, pan Marian Banaś, wcześniej minister finansów, wcześniej wiceminister finansów, miał kamienicę w Krakowie, którą wynajmował na hotel na godziny. Tam jakiś miejscowy bonzo, który zawiadował tym przybytkiem, był na ty z tym panem Banasiem, dzwonił do niego, pan Banaś się wypierał, że nie zna człowieka. Zaczęło się dosyć śmiesznie, trzeba przyznać. Całość w ogóle miała swój początek jeszcze rok wcześniej, ponieważ jesienią 2018 roku pracownicy polskiej skarbówki w ramach protestu, w ramach takiego strajku postanowili przejrzeć oświadczenie majątkowe pana Banasia. Znaleźli tam kilka nieścisłości i w wyniku tych nieścisłości CBA rozpoczęło kontrolę jego oświadczenia majątkowego.
takowego. Ta kontrola jeszcze się nie zakończyła, ale właśnie ta kontrola była powodem, dla którego dziennikarze zaczęli interesować się jego majątkiem, tymi jego kamienicami, które od kogoś tam dostał. Cała historia ma jakieś drugie i trzecie dno. W każdym razie do pewnego momentu była śmieszna, ale w pewnym momencie przestała być śmieszna. Otóż okazało się, że od prawie roku w areszcie siedzi pewna grupa przestępcza zajmująca się wyłudzaniem podatku VAT, co jest typowe, bo wielu takich ludzi się zamyka, ale to, co szczególnie wyróżniało tą grupę, to było to, że dwóch z nich pracowało w Ministerstwie Finansów, trzeci był naczelnikiem jednego z warszawskich urzędów skarbowych, a cała trójka była blisko związana z panem Banasiem. Byli to jego bliscy współpracownicy, z jednym z nich nawet Banaś napisał książkę, z drugim się dobrze znał. Więc jest to nietypowe jednak, że bliscy współpracownicy ministra finansów zajmują się wyłudzaniem podatku VAT. Co ciekawe, kiedy oni się w ogóle zainstalowali w tym Ministerstwie Finansów. Otóż ta grupa zaczęła działać od listopada 2015 roku. Czyli mamy partię polityczną, która jednym z ich najważniejszych postulatów w trakcie kampanii wyborczej było to, że będą walczyć z mafiami VAT-owskimi. Po czym pierwsze, co zrobili po wygraniu wyborów, to zainstalowali mafię VAT-owską w Ministerstwie Finansów, co też ma swój taki potencjał oczywiście komiczny, satyryczny, ale to naprawdę nie jest śmieszne, to jest poważna sprawa. No i ta poważna sprawa robi się jeszcze poważniejsza, jeżeli zerkniemy na szczegóły. Jeden z tych dwóch panów, Arkadiusz B., został z polecenia pana Banasia szefem Krajowej Szkoły Skarbowości, która miała uczyć właśnie urzędników, jak walczyć z wyłudzeniami VAT-u. Nie powinno tak być. Druga sprawa. Pan Arkadiusz B. od jesieni 2016 roku do Biura Inspekcji Wewnętrznej, czyli takiego wydziału wewnętrznego w Ministerstwie Finansów, gdzie miały trafiać, który miał zajmować się różnego rodzaju korupcją, nieprawidłowościami powodowanymi przez pracowników ministerstwa. Tam trafiały skargi na Arkadiusza B., że tam nadużywa stanowiska do swoich celów prywatnych i tak dalej. Szef Biura Inspekcji Wewnętrznej poszedł z tymi skargami do nadzorującego całą komórkę Mariana Banasia, licząc, że on coś zrobi z Arkadiuszem B. No i rezultat był taki, że Arkadiusz B. pozostał tam, gdzie został, a szef tej komórki wyleciał z pracy, co też jest ciekawe. Ale najciekawszą okolicznością tej sprawy jest to, że Arkadiusz B. został prezesem pewnej spółki. W tym samym dniu, kiedy on został prezesem tej spółki, do rady nadzorczej tej spółki wszedł obecny prezes Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wiceminister finansów, co oznacza, że to też się panowie muszą znać. I to się już robi sytuacja bardziej niepokojąca, a mój niepokój sięga zenitu, kiedy mówię o tym, że drugi z zatrzymanych, Krzysztof B., był bezpośrednim podwładnym pewnego pana, który przeszedł do Ministerstwa Finansów również z ABW, gdzie był wieloletnim oficerem. I te związki Ministerstwa Finansów z ABW, z mafią VAT-owską według mnie są na tyle bliskie, że wypadałoby powołać komisję śledczą, która miałaby tę sprawę wyjaśnić. Ja przypominam, że w poprzedniej kadencji Sejmu mieliśmy komisję śledczą do spraw afery Amber Gold, gdzie również badano właśnie nadzór premiera nad służbami specjalnymi i to, dlaczego służby specjalne, w tym ABW, za późno wykryły budujące się Amber Gold. No i tu sytuację mamy jeszcze poważniejszą, ponieważ mamy ludzi z ABW, blisko współpracujących z mafią VAT-owską. Mamy pana Mateusza Morawieckiego, który najpierw jest ministrem finansów, a jego podwładni wyłudzają VAT. Następnie stał się premierem, czyli zaczął nadzorować ABW, a w tym czasie tam pracownicy w jego byłym ministerstwie wyłudzali VAT. No i wypadałoby dowiedzieć się, kiedy o sprawie dowiedział się Marian Banaś, kiedy o sprawie dowiedział się Mateusz Morawiecki. No jeżeli pani Wasserman tyle razy wypominała premierowi Tuskowi, że to on powinien pełnić nadzór nad służbami, to na podobnej zasadzie można by przepytać pana Morawieckiego, jak on nadzorował te służby, że takie rzeczy działy się u niego w ministerstwie. No kolejny temat to, jak to się stało, że Banaś, mający tak bogaty dossier, zajmujący się tyloma ciekawymi rzeczami, do tej pory umknął uwadze polskich służb i został w taki prosty sposób szefem Najwyższej Izby Kontroli. Wydaje mi się, że te sprawy naprawdę wymagają dogłębnego zbadania. I czy pan szczerze wierzy w to, że komisja śledcza to wszystko wyjaśni, czy to może jest bardziej na takiej zasadzie, że wiadomo, że nie wyjaśni, ale my tutaj będziemy, tak myślicie panowie, my tutaj będziemy sobie zgłaszać, więc wyjdziemy na tych, którzy domagali się sprawiedliwości?
Czy wyjaśni, to ja nie wiem. Niektóre afery udaje się rozwikłać, inne giną w mrokach historii i nigdy nie jestem w stanie tego przewidzieć. No jedyne, co wiem, to to, że coś robić trzeba i jeżeli są jakieś narzędzia do wyjaśnienia tego typu spraw, to należy z nich korzystać. Nie można zakładać, że nigdy nic się nie uda, że nigdy nic się nie uda wyjaśnić, że zawsze bandyci będą chodzić wolni po ulicach, a politycy razem z służbami specjalnymi i cholera wie, kim jeszcze będą robić, co chcą. No to nie można tak podchodzić do tematu. Jeżeli tylko są jakieś narzędzia, to należy ich z nich korzystać. Po to każdy poseł Konfederacji ma zaplecze w postaci tych 100 tysiąca wyborców, ma ich zaufanie po to, żeby robił właśnie takie rzeczy. Nasi posłowie właśnie do tego są w tym Sejmie, żeby patrzeć na ręce rządzących i żeby rozliczać tego typu sprawy. Okej, było spowolnienie gospodarcze, był VAT i teraz ponowna zmiana tematu, ponieważ zdaje się, że to było na krótko przed wyborami, o ile się nie mylę. Udzielił pan wywiadu na temat energetyki, zgadza się? Tak. I tam padło takie zdanie, cytuję: globalne ocieplenie jest faktem. W istotnej części jest spowodowane przyczynami antropogenicznymi. Piękne słowa, tyle że chyba nie każdy w pana partii by się pod nimi podpisał. Jak to jest? Jeżeli mowa o jednomyślności poglądów w mojej partii, pytanie jeszcze w której, bo jestem w dwóch, bo jestem zarówno w Konfederacji, jak i w partii Korwin, to oczywiście tej jednomyślności nie ma i mam nadzieję, że nie będzie. Każdy może myśleć mniej więcej, co chce na różnego rodzaju tematy. Wydaje mi się, że ta rozmowa była raczej po wyborach, ale to detal. Teraz wyjaśniam tło, o co chodzi tak naprawdę. Obecnie zdecydowana, ale to naprawdę zdecydowana większość klimatologów twierdzi, że globalne ocieplenie ma przyczyny w sporej mierze antropogeniczne. Specjalnie użyłem słowa istotny, ponieważ nie jestem w stanie tego wpływu oszacować. Więc słowo istotny jest słowem bezpiecznym. To ma dużą pojemność, wiele można tam zmieścić. Zdaniem przeciwnym byłoby to, że albo globalnego ocieplenia nie ma, ale myślę, że już wszyscy zauważyli, że jednak ta temperatura rośnie, że te wszystkie pomiary NASA i tak dalej mają jakiś poziom wiarygodności i rzeczywiście w skali globalnej robi się coraz cieplej. To myślę, że w tym momencie, w roku 2019, jest to już raczej niekontrowersyjna teza. No i teraz pytanie, czy ta Ziemia się robi coraz cieplejsza z przyczyn antropogenicznych czy nieantropogenicznych. Pamiętam na studiach mówili mi profesorowie fizyki o cyklach Milankowicza, o tam wpływie Słońca na temperaturę, to się w jakiejś sferze zgadza, ale jednak z jakiegoś powodu klimatolodzy są pewni, że tu działalność człowieka i emisja dwutlenku węgla ma istotne znaczenie. Ja klimatologiem nie jestem, nigdy nie byłem. Wydaje mi się, że większość uczestników tej dyskusji również nie jest klimatologami, w związku z czym nie bardzo mamy jak dyskutować. Wypowiadam się z pozycji polityka, czyli osoby, która musi podejmować jakieś decyzje na podstawie informacji, które posiada, które jest w stanie jakoś zweryfikować. Ja w tym momencie nie jestem w stanie obalić tezy, że człowiek ma istotny wpływ na temperaturę na Ziemi. Nie mam po prostu narzędzi, nie mam danych, żebym mógł to obalić. W związku z czym muszę polegać na wiedzy ekspertów. I teraz oczywiście można mieć do tych ekspertów daleko idące zastrzeżenia. Jest oczywiste, że część z nich mówi to, co mówi, ponieważ im się to opłaca albo jako finansowo, albo dzięki temu, że pomoże im to w karierze. To jest jasne. Nie twierdzę, że tak nie jest. Nie twierdzę, że wszyscy naukowcy są krystalicznie uczciwi i nieważne, najważniejsza jest dla nich prawda, niezależnie od konsekwencji w życiu osobistym. Tak niestety nie jest. Kwestionuje też zdolność klimatologów do prognozowania temperatury na dziesięciolecia do przodu. Ja miałem w swoim życiu trochę do czynienia z nieliniowymi równaniami różniczkowymi i wiem, że tego rodzaju układy dynamiczne się naprawdę strasznie ciężko prognozuje na kilka dekad do przodu. Mówiąc wprost, jest to w zasadzie niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się z Ziemią stanie za 100 lat z dużą dokładnością, dokładnie na tej samej zasadzie, jak nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody za dni 21. To mamy różnego rodzaju efekty motyla, dużą wrażliwość na warunki początkowe. Nie wiemy jeszcze wszystkiego o klimacie. Nie wierzę, że nauka już tutaj doszła do granic i że nic więcej się nie da odkryć, że nie ma jakichś zjawisk, których nie jesteśmy w stanie odkryć. Klimat ma na pewno wielką złożoność i to się po prostu bardzo ciężko prognozuje. To, co jest jednak najważniejsze,
to to, że z punktu widzenia polityka, z punktu widzenia osoby, która ma kiedyś w przyszłości być może decydować, jak my mamy podejść do tych spraw związanych z klimatem, to czy globalne ocieplenie ma przyczyny antropogeniczne, czy też nie, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ja mogę twierdzić, że ma. Janusz Korwin-Mikke może twierdzić, że nie ma, ale obaj stwierdzimy, że Polska powinna wybudować elektrownię atomową, bo to jest nasz wspólny wniosek. A jak my ten wniosek uzasadnimy, z punktu widzenia zewnętrznego jest kompletnie bez znaczenia, bo w programie mamy budowę elektrowni atomowej. I teraz ponownie, nie ma znaczenia. Dlaczego nie ma znaczenia? Polska emituje mniej niż 1% CO2 w skali całego świata. Wpływ na to nasz jest znikomy. Najwięcej tego emitują Amerykanie, Hindusi, Chińczycy. To są najwięksi emitenci. Nawet Niemcy robią tego więcej niż my. Więc gdybyśmy nawet cały polski przemysł zupełnie zlikwidowali, weszli na drzewa i zaczęli jeść jakieś banany czy jabłka, to wpływ nasz na klimat jest prawie że zerowy. Nie mamy go po prostu. Więc możemy tak naprawdę się tym za bardzo nie przejmować. Nie mamy moralnego obowiązku zażynania własnej gospodarki, po to, żeby nie zrobiło się na Ziemi trochę, po to, żeby ograniczyć choć trochę ten efekt cieplarniany, ponieważ zachodnie gospodarki emitowały tego w opór przez ostatnie dekady. Wiadomo, mogli nie wiedzieć o konsekwencjach tego, ale mogli się swobodnie rozwijać. Więc Polska też musi się rozwijać. Zresztą Polska to jest naprawdę mało istotna, bo jeżeli zdamy sobie sprawę, że najwięcej tych dwutlenku węgla na osobę emitują najbardziej rozwinięte gospodarki, ponieważ są najbogatsze. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że mamy jeszcze całą Afrykę, która dopiero się wzbogaci, jeżeli mamy spore części Azji, które dopiero się wzbogacą, to jak oni zaczną emitować, to ten nasz udział będzie w ogóle nieistotny. I znowu pytanie, czy my mamy prawo narzucić ludziom z Afryki, że macie pozostać biedni, bo nie możecie emitować dwutlenku węgla? Myślę, że nie mamy takiego prawa. A nawet gdybyśmy je mieli, to czy mamy instrumenty umożliwiające narzucenie im takiej polityki? Czy mamy możliwość powiedzenia Chinom, że macie przestać emitować? Albo czy mamy możliwość narzucenia tego Stanom Zjednoczonym? Sądzę, że nie mamy takiej możliwości. Więc ten dwutlenek węgla i tak będzie emitowany niezależnie od tego, co Polska zrobi. Za to podobnie nie mamy żadnego wpływu, co na temat przyczyn globalnego ocieplenia myśli Unia Europejska. Niestety tutaj nie przekonamy unijnych biurokratów, że węgiel w sumie jest super i należy go dalej wydobywać i spalać. Co oznacza, że mamy ten niestety mechanizm, który powoduje wzrost ceny prądu produkowanego z tych źródeł nieodnawialnych, na przykład z węgla, i musimy się do tego dostosować. No i okazuje się, że takim źródłem energii, które jest bardzo tanie, bardzo bezpieczne, zielone, niskoemisyjne, jest po prostu elektrownia jądrowa. I z tego powodu należy ją jak najszybciej zbudować. Dzięki temu udział węgla w tym polskim miksie energetycznym będzie po prostu niski. I co ciekawe, to nawet zgadzamy się z jakąś radykalną lewicą zarazem, bo oni też mówią, że należy zbudować elektrownię jądrową. Więc okazuje się, że zarówno ja, jak i Janusz Korwin-Mikke, jak i Adrian Zandberg możemy mieć dokładnie ten sam wniosek. Budujemy elektrownię jądrową, niezależnie od przyczyn, dla których chcemy to zrobić. Mhm. Dodam dla porządku, że ten wspomniany wywiad była to rozmowa z portalem Energetyka24. I zwrócił pan w tej rozmowie jeszcze uwagę na to, że naukowcy już nieraz się mylili. Czy mógłby pan to rozwinąć? Mówię o przełomie lat 60. i 70., kiedy była ta pamiętna okładka, zdaje się, New York Timesa, że grozi nam wielkie oziębienie i że takie nowa epoka lodowcowa przyjdzie. Mówię też o takiej głośnej książce chyba z 68 roku, The Population Bomb, gdzie autor przewidywał, zresztą wspierany przez wielu innych naukowców, że przeludnienie sprawi, że jeszcze chyba w latach 70. zacznie się głód na Ziemi, ponieważ nie będziemy w stanie wyprodukować tyle jedzenia. Od tego czasu liczba ludności na świecie drastycznie wzrosła, a głód spadł. Okazuje się, że jesteśmy w stanie tą żywność produkować, że zasobów nam nie braknie. Więc naukowcy nie mają wielkich zdolności i osiągnięć w przewidywaniu przyszłości. Te wszystkie zjawiska są w dużej mierze nieliniowe, dynamiczne i naprawdę jest duży problem z przewidzeniem tego, co się wydarzy. To jeżeli już skaczemy to po tematach, to mam jeszcze pytanie od naszego patrona. Tomasz pyta, czy pomysł zmiany ustrojowej polegającej na przejęciu głównie władzy przez samorządy może być korzystny dla całego społeczeństwa? Przykład Konfederacji Helweckiej. W pewnej mierze na pewno. Jestem zwolennikiem zasady pomocniczości, która mówi, że
tyle państwa, ile jest to absolutnie konieczne i tyle wolności, ile tylko można. I to na każdym etapie. I teraz uważam, że w Polsce władza centralna zdecydowanie zajmuje się zbyt wieloma sprawami. Uważam, że państwo oczywiście powinno zająć się wojskiem, powinno zająć się polityką zagraniczną, być może jeszcze kilkoma innymi sprawami, ale nie powinno zajmować się tym, jak my tam sobie na samym dole nasze sprawy układamy. W tym momencie kompetencje państwa są zdecydowanie za daleko idące i wiele rzeczy należałoby w Polsce zdecentralizować i tą rolę samorządów trochę wzmocnić. I tak sądzę, że jest to słuszny kierunek. Oczywiście, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Nie namawiam do zniszczenia państwa polskiego, albo do jakiejś wprowadzenia zupełnej autonomii regionu, że stalibyśmy się taką właśnie konfederacją w sumie samodzielnych województw, bo niestety nie mamy takiego położenia jak Szwajcarzy, nie mieścimy się wszyscy w górach, mamy z jednej strony Rosję, z drugiej strony Niemcy, więc zbyt daleko idąca decentralizacja skończyłaby się tym, że te regiony po prostu by zostały dołączone, ale do Niemiec i do Rosji, a tego raczej bym nie chciał, więc jestem oczywiście za zachowaniem państwa polskiego, ale jestem za tym, żeby ono swoją rolę troszkę ograniczyło i żeby więcej kompetencji zostało skierowanych w dół, na przykład do samorządów, ale żeby też samorządy część swojej kompetencji też skierowało w dół, na przykład na zwyczajnych ludzi, na rodziny, na jakieś stowarzyszenia, mówię tutaj o edukacji chociażby, czy o, no tak, głównie o edukacji, więc wiele rzeczy w Polsce można przenieść na trochę niższy poziom zarządzania i myślę, że byłoby nam od tego troszkę lepiej. Tym razem na pytaniu od patrona skończymy. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.